Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22, kariera zawodnika Cristiano Ronaldo Junior. W poprzednim odcinku doszliśmy do czwartku, 28 września 2023 roku. No i kontynuujemy dalej nasz pierwszy sezon w barwach Juventusu. I przed nami spotkanie w drugiej kolejce Ligi Europy w fazie grupowej. Będziemy zaczynać to spotkanie. I gram w końcu na napadzie, co ciekawe. To jest pierwszy raz, odkąd jesteśmy tutaj i gram na napadzie, więc to może być spotkałem przełomowe, więc naprawdę przydałoby się tutaj dobrze zagrać. I co ciekawe, prawie wszyscy są na dobrych pozycjach. No Felipe w sumie, no, na poniżej na tym prawej obrońcy i tak jest przynajmniej środkowy obrońca. Więc dobra, wszystko jest, możemy zaczynać. W końcu gram na napadzie, ale oby właśnie, oby to było już na dalszą metę, żeby tak zostało. Bo jednak nie chcę właśnie, żeby to był tam jedna szansa tylko. Będę jako napastnik, to powinniśmy być na tym napadzie. Na pewno nie powinien napadzieć Grimaldo, lewy obrońca. To było najgłupsze, jak właśnie on był na napadzie. Ale to przynajmniej ktoś, kto umie, kto gra właśnie w formacji atakującej. Zaczynamy ten mecz. Zaczynamy pierwszy mecz jako napastnik w barwach Juventusu. Pytanie do Dybali. Dybala do nas oddaje. A jeszcze chciałem przyciągnąć tą piłkę i dopiero wtedy podać do Dybali. Ale tu świetna piłka został Coman z FCSB. Teraz jak tak patrzę na te strefy Juventusu, to mi mega przypominają z tamtego sezonu, nie z tego, tylko z tamtego, wyjazdówki Realu. Albo to były wyjazdówki, albo trzeciej stroje. Właśnie całe czarne i taki te właśnie ten kolor taki jakby różowy trochę tego numerów i nazwisk. Właśnie identycznie to wygląda. Pytanie do Dybali teraz. Dybala, czekając trochę na podanie, ale Dybala jednak może da, rzuci piłkę. No nie tak jak chciałem, aż spróbuję podać. Próbowałem podać do Bernardeskiego, ale się nie udało. GFCSB teraz przy piłce. Na skrzydle FCSB będzie, nie będzie podał, będzie podał do środka. Tam dobrze, że na środku jest wolny zawodnik właśnie, ale dobrze, że do niego nie podawali. Teraz jeszcze dalej mam piłkę, są w polu karnym i naprawdę może być groźnie, świetna interwencja Szczęsnego. Mamy piłkę, no ale troszkę się niebezpiecznie tutaj zrobiło, więc przydałoby się gdzieś strzelić właśnie. Podaję do Dybali, Dybala jakby biegł właśnie, a on trochę jakby tak powolutku sobie szedł, bo czekał w miarę na dobrą okazję do podania mi. I to był w sumie spoko, że tak próbuję robić oczywiście, no ale jednak szkarz nie próbował iść naprzód, tak biec, to wtedy też bym w miarę go dogonił. Wtedy mógłby pójść podanie. Mamy piłkę teraz w obronie. Dybala. I podanie do nas. To podanie do Gakpo teraz. Strzał i to jest bramka. Nie wiedziałem, na który. Dość długo zwlekałem, bo nie wiedziałem, który narożnik bić, czy lewy, czy prawy. Bo sam wiem, że walnę tam na prawą stronę. No i to była dobra decyzja. W sumie na lewo też walną z siłą, myślę, że też by się udało. Mamy drugą bramkę, albo trzecią w Lidze Europy? Trzecią chyba. Tak? Czy drugą? Trzecią właśnie. Bo w tym pierwszym meczu strzeliśmy dwie bramki w Lidze Europy. No i z takim tempem, co myślę, że możemy na pewno powalczyć o wygranie, znaczy o Króla Strzelców wygranie, ale wygranie Ligi Europy też mam nadzieję. Dobre podanie teraz. Strzał, ale świetna interwencja Szczęsnego. Myślałem, że nie będzie potrzebny na taką interwencję, myślałem, że nie trafi nawet w bramkę. Będziemy uciekać tutaj. Szczęsny łapie piłkę, ale też spadał tam kolizję, miał z jakimś jednym z zawodników FCSB. Teraz będzie na krótko chyba? Nie, jednak. A jednak tak, na krótko. Rovella. Dybala teraz przy piłce. Nie każdy też chyba, to nie jest Gak, nie kojarzę właśnie zbytnio jeszcze dokładnie, kto tam w miarę gra. Teraz dobrze Felipe, ale niestety Szczęsny dobra do tej piłki dojść i będzie rzut rożny. I to chyba piłkę właśnie za darmo sobie będziemy mieli. I teraz możemy trochę uciekać z tą piłką. Nie jestem właśnie jakimś mega szybkim zawodnikiem, ale
próbujemy. I do Dybali, aj, było blisko Dybala. Ze Szczupaka prawie to strzelił. Mam rożne, myślałem, że ostatni Dybala tylko piłki. I wybija teraz Sownikę w CSB. Tam się chyba Rovella nie wywrócił z jakimś zawodnikiem. Dybala. Dobra, podanie do nas, ale za ostry kąt myślacz. Próbowałem uderzyć. Mogłem w sumie do Dybali. A troszkę za późno już zobaczyłem, że Dybala tam wchodzi. I nie poczułem nawet, czy miał dobrą pozycję. Kolejna dobra piłka to na skrzydło. Lubię te właśnie zagrania, dobrze im to wychodzi. Dybala. Może podanie właśnie tutaj do nas. Próbował nas tu wyciąć, ale mu się nie udało. Oj, za daleko, jeden krok za daleko. Od początku wiedziałem, że chce asystować Dybali, ale jeden krok za daleko. No ale 1-0 po pierwszej połowie i tak to jest dobry wynik, choć po tym jak gramy wiem, że może być wyżej. Możemy wygrać wyżej. Patrzę na występ, mogę tu sprawdzić, z kim miarę gramy. Tak, ten środka pomocnik to jest... To będzie Herrera, na 100% będzie Angel Herrera. No właśnie, bo tak nie pamiętałem tylko tego. Tego właśnie pamiętałem, że taki był środkowy pomocnik. I nie wiedziałem, kto to dokładnie był, ale to jest Herrera, teraz będę wiedział. Zresztą 24, 23 jest Gakpo. To ja go poznaję, bo oni dość podobnie wyglądają. Tylko, że właśnie Gakpo jest na skrzydle. No właśnie Herrera w środku pomocy. Przejęcie teraz piłki. Jeszcze udało się podać do Dybali. Dybala. Do Bernardeskiego. Bernardeski traci niestety dość łatwo piłkę. Następne spotkanie gramy z Sampdorią. No i w lidze właśnie przydałoby się pozbywać tych punktów, bo trochę potraciliśmy. Herrera. Dobrze, nas tutaj zobaczył. Strzał z daleka, czemu nie, ale dobra interwencja bramkarza. Troszkę za nisko ten strzał. Będzie za to rożny. Zmiany widzę już pierwsze w FCSB. Jeszcze ma piłkę Bernardeski. Nie traci piłkę, dobrze. Jeszcze wycofanie Herrera, czy Gakpo, nie pamiętam. Już jak oni byli numerami, strzał. Jeszcze spróbujemy oddać do tyłu, nie udało się oddać niestety. Aj, to łatwo przepuścił sobie piłkę i troszkę zmylił Hernandeza. Dobra, teraz przejęcie Dragusina. Gakpo. Strzał i to jest petarda prawdziwa od poprzeczki. Mega mocny strzał i to jest 2-0. Mamy drugą bramkę. No i chyba w taki sposób trochę uświadomimy Massimiliano Allegriego, że jednak powinien zostawić nas na napadzie, bo to naprawdę bardzo dobrze działa. Wiadomo, że to jest w CSB. Nie jest może rywal najwyższej, znaczy półki, ale myślę, że naprawdę jak zostaniemy na tym napadzie, to będzie to dobrze wyglądało. Schodzi tam, właśnie widziałem, że Rovella schodził. Wchodzi na niego Pedri. Też w ogóle Pedri powinien według mnie startować. To jest dziwne, że on nie gra od początku. Rovella właśnie powinien być zmiennikiem. Herrera powinien zaczynać z tym... z Pedrim w ataku. Znaczy w ataku, w pomocy. Będzie środkowanie, tak, i to on od Bernardeskiego się ostatnio piłka odbija, więc będzie rzut rożny. Zmiany, Gak podszedł. Wchodzi Kulusewski. Sojunczu. Dybala. Kulusewski, nie, to Bernardeski. Kulusewski jest na drugiej stronie. Próbował do mnie jeszcze podać Herrera, ale szkoda, że nie wcześniej.
Jeszcze około 10 minut spotkania. Dobra, podaję teraz piętką i to jest naprawdę dobra okazja dla FCSB. Broni Szczęsny, ale niestety jest dobitka. 80 minuta i mamy 2 do 1. George, nie wiem, on strzela bramkę na 2 do 1 i niestety już nie prowadzimy dwoma bramkami, więc musimy być uważni w tych ostatnich minutach, bo może jedna akcja pójść i może być remis. Naprawdę nie powinniśmy w żaden sposób tutaj tego spotkania zremisować. Piłka, która powinna być przejęta, i tak przejmujemy Herrera, Dybala. Podaje w końcu do nas strzał i to jest hat-trick. 88 minuta. No i to jest to, jak gram na padzie, to gdzie się to po prostu świetnie wygląda. Świetnie mi się gra. Dla zespołu na pewno też jest lepiej. I mamy już piątą bramkę. Tak, bo tu jest hat-trick, no to piątą bramkę mamy po dwóch kolejkach. No to naprawdę to chyba coś pokazuje. Choć w sumie te pierwsze dwa mecze graliśmy, pierwszy mecz graliśmy na lewej pomocy, czy na prawej. Podaję do Dybali, przeszło. Dybala może jeszcze odda, próbował ładnie to piętką, ale niestety nie udało mu się. To będzie koniec tego meczu. Tak, to jest koniec meczu, wygrywamy 3 do 1. No i to jest naprawdę, mówiłem, że to będzie ważne dla nas spotkanie, bo musimy się dobrze pokazać na tym napadzie. I bo mam nadzieję, że przez to 6 hat-tricka zostaniemy na tym napadzie. No byłoby to logiczne, aby to było prawdziwe życie, ale jak zrobi gra, no to nie wiadomo. No, mam nadzieję, że tak będzie, że zostaniemy na tym napadzie. Kolejny mecz będzie właśnie tak, jak widzieliśmy przedtem z Sampdorią. Powołanie do reprezentacji. No w końcu też się doczekaliśmy tego. Mamy 86 overa, to już musieliśmy być powołani. Mecz z Sampdorią też by się tu przydało odrobić punkty. Myślę, że raz na jakiś czas będę jakiś mecz symulował, będzie niezbyt ważny taki. A właśnie, no teraz potrzebujemy odrobić te punkty, więc to zagramy sobie na pewno spotkanie. I gramy na napadzie, co mnie mega cieszy. Zyle teraz gra dzisiaj i to jest oprócz tego jeszcze Pedri, czyli dwie zmiany, tak naprawdę. Patrząc na Ligę Europy, może choć nie wiem, czy to aż tak mądra jest gra, żeby właśnie, że może Rovella dostaje szansę w Lidze Europy. Tak samo dostał Dragusin, bo właśnie no to nie był jakiś trudny rywal i w Lidze Europy czasami właśnie w prawdziwym życiu często grają rezerwowi, więc może o to chodzi. Nie wiem, tylko właśnie, czy gra by miała tak by dobrze myślała, czy by miałoby tyle to sensu. A my właśnie już straciliśmy 2 czy 3 razy punkty z rzędu, więc naprawdę potrzebne jest w końcu 3 punkty nam. Potrzebne są w tym meczu bardzo z Sampdorią. I zobaczymy, czy się uda. Gramy dzisiaj na biało. Aj, dobre, to było pytanie. Tylko nie wiedziałem tak naprawdę troszkę jak się z tym zabrać. Dobra, podałem to teraz do Almeidy. Dobra, podałem piętką. Sampdoria wchodzi do pola karnego. No i pewnie. Nie strzelam, to był słabe. Słaby strzał to był. Felipe. Gakpo. Herrera. Pedri. Nie, to był Dybala, to jest Pedri. Aj, niecelne podanie do Pedriego. Niestety jeszcze pomimo, że ta piłka była przecięta, to podanie dochodzi Lousa do Ruiza. Ruiz z pierwszej piłki nie trafia, tylko Szczęsnego. No nie jest to najłatwiej jak na razie tych pierwszych minut, więc przydałoby się naprawdę strzelić bramkę. Pedri. Świetne podanie. Nie, prawie to było świetne podanie, aby ta piłka przeszła. Dobry to był za to przynajmniej pomysł. Nie było spalonego, nie było. Damsgaard.
i nie ma bramki. Ale ten Sampdoria wygląda dobrze jak na razie w tych pierwszych minutach, to trzeba im przyznać, więc trzeba się naprawdę, trzeba być czujnym, trzeba uważać. Pedri, może teraz ta piłka na nas pójdzie, teraz za nas piłka poszła. Jeden krok za dużo znowu, ale może jeszcze niech ktoś powinien strzelać, ale nikt nie strzela. Ja oddam strzał, ponieważ to nie była właśnie już za dobra okazja. Rzut rożny. Do tyłu kompletnie. Pedri. Nikt nie strzela, w końcu strzał, ale boczna siatka tylko. Było blisko. Herrera mi się wydaje, że to jest. Emil Laudero. Pod bramki. Długa piłka do Ruiza i Ruiz będzie o tą piłkę. De Paoli, Ruiz. Oni tutaj dobrze dzisiaj operują na tym skrzydle. Brzutka szczęsy powinien złapać, tak właśnie robi. Wykopmy do Gakpo. Dybala. Herrera. Dybala znowu. Pedri. Podanie do Bernardeskiego. Aj, no, musiałem w pierwszej piłce teraz podawać. Chciałem przyjąć i właśnie oddać do Pedriego, ale musiałem widocznie z pierwszej piłki. Spalony teraz piłka ba do Ruiza szła. Tyle, teraz rzut wolnego. Ja to było do Dybali, myślałem, że to na mnie będzie. Pedri. Jeszcze do Dybali. No nie wiem, naprawdę, za często ten Dybala próbuje na mnie podać, tam się wydaje. A już każdy się nie udało przyjąć piłki, bo tu ich troszkę przyciśliśmy. Teraz Deapoli. Podanie i przez ręce praktycznie szczęsna przeszła piłka. I nie mogę powiedzieć, że oni tego naprawdę nie zasłużyli na to, bo grają dobrze. Co mnie wręcz trochę przeraża, że nie potrafimy sobie teraz radzić w tej Sampdorii, przeciwko Sampdorii, która nie wydaje się, jakby miała być jakimś ciężkim rywalem dla nas. Bernardeski. Jeszcze próbowałem do Dybali, ale nie udało się. I koniec pierwszej połowy. Będziemy musieli na pewno polepszyć naszą grę w tej drugiej połowie, jeśli chcemy wygrać, ale będzie ciężko. Bernardeski już schodzi na drugą połowę, będziemy mieli pewnie Kulusewskiego, zgaduję. Munir jednak. Kiedyś Munir pamiętam, że strzelił bramkę, nie pamiętam już w jakim meczu. Podanie to było do Dybala, ale chyba za mocne. I znowu kolejne podanie. Na tych skrzydłach strasznie lubią grać. Herrera. Nie, to był chyba Felipe. Dybala. Oj, nie najlepsze to podanie. Choć jeszcze, myślałem, że tam powalczy jeszcze bardziej Munir. Brakuje nam takiego właśnie, bo często ich tutaj dociskamy, ale brakuje tego przejęcia tej piłki, pomimo że właśnie naciskamy na nich. Hernandez ma tą piłkę. Podaję do Munira. Nie pamiętam, tu jest chyba Munir, tak, tu Bernardeski. Dybala. Pedri. Munir. Munir próbował do nas, ale mu się nie udało. I teraz przejęcie piłki. Ale niestety, no nie idzie ta piłka naprzód. Ten mecz nie jest taki, że nie mogliśmy go wygrać, tylko naprawdę brakuje właśnie tutaj, jak tą piłkę przejmiemy, tak brakuje często, tu się akurat dało, żeby właśnie doskoczyć do rywala. No i nie było to, piłka nie poszła zbyt szybko naprzód. Dybala.
Podanie teraz do Dybali. Herrera, strzał ładny, ale będzie tylko rzut rożny. No i to była dobra akcja przynajmniej. Zmiany, nie widziałem kto tam schodził. Podanie na Dybale. Fajnie by strzelali, a oni nie strzelają. Dybala dostał piłkę, ale nawet nie celowałem na niego. Ale niestety nie ma bramki. Jakoś nie chcą celować na mnie, nie wiem czemu. Troszkę szkoda, bo jednak potrafiliśmy nieraz uderzyć dobrze z główki. A i to oczywiście piłka podbijała się i niestety nie spada nam prosto pod nogi. Daleka piłka, piłka jest dobra, dam z gardła. To jest to, że naprawdę te podania oni na tych skrzydłach mają niesamowite. Brzutka teraz. Za późno, nie wiem. Tam mi się wydawało, że te kroki, aby tak wyglądały, troszkę, aby takie duże robił nasz zawodnik. Podaję do Dybali. Dybala fajnie, aby naprzód pędził. On troszkę mi się daje, że czekał. Strzał przyblokowany. Nie rozumiem, jak często te strzały są przyblokowane. I zawsze, aby są perfekcyjnie tam ustawieni, że każdy w większość tych strzał takich właśnie nie przejdzie, przynajmniej, żeby był rożny. Dybala, szkoda, że on właśnie czasami brakuje mu samodzielności takiej, można tak trochę powiedzieć, że nie spróbuje wziąć tej piłki i naprzód z nią iść. Tylko on zawsze praktycznie właśnie próbuje mnie szukać. Co mi się mega nie podoba, bo przez to często tracimy szansę na bramkę. Poprosimy to podanie, bo musimy próbować naprzód iść z tą piłką. Udało się, nie chciałem do Dybali podawać. Dybala do... Jeszcze tutaj Kulusewski za ostry kąt, ale będzie rożny chyba. Tak, nie wiem czemu nie ma tu wszystkich, nawet powinien być nawet Szczęsny tutaj. Teraz idzie piłka do nas, ale niestety... No i to jest głupota, co robi ta sędzia, bo on kończy jeszcze jak piłkę, bo w polu karnym jeszcze mieliśmy piłkę. No to jest naprawdę, to jest śmieszne, że sędzia w takim momencie kończy to spotkanie. Przegrywamy kolejny mecz. Na własne życzenie trochę, naprawdę szkoda. Kolejna porażka w taki głupi sposób. Teraz jest przerwa reprezentacyjna chyba i będziemy mieli szansę na debiut, tak, widzę to, że będziemy mieli szansę na debiut. A czy zadebiutujemy, czy nie, zobaczymy. I zagrałem w tym spotkaniu. Szkoda, że nie możemy zagrać razem z Cristiano Ronaldo seniorem. No ale gramy, mamy debiut reprezentacji. No skład jest naprawdę mocny, bardzo. Overallowo samo, naprawdę mocny to jest skład. I znowu się z Gonsalveszem spotykamy, tak samo z Palinią. Tych dwóch zawodników oczywiście spotykaliśmy już w Sportingu, graliśmy. Ciekawe, gdzie oni teraz są. No fajnie będzie w końcu zadebiutować oczywiście. I gramy coś takiego z siódemką. To już mi się tak nieźle podoba, że w reprezentacji gramy siódemką, jeśli Ronaldo jest dalej powoływany. Bo jednak nie powinniśmy mieć siódemki, jeśli Ronaldo, ten senior, dalej jest. No zaczynamy. Debiut w reprezentacji. Zobaczymy, jak nam pójdzie. To jest, nawet nie patrzyłem, co to jest za spotkanie. To jest mecz towarzyski, dobra. Więc naprawdę to nie ma jakiejś tutaj, że gramy ma przed eliminację jakieś. I tu jest faul na nas. Tak, nie, mogła być żółta kartka właśnie, bo to jest nieładny faul. I ta strata piłki.
Irlandia. Nawet nie mówiłem właśnie, no na pewno widzieliście, że oczywiście, że mamy ten mecz z Irlandią. I też łatwo tracą piłkę, będzie wykop od bramki, Lopez od bramki. Ruben Dias. Dalot. Podanie do Bruno. Bruno powinien iść naprzód z tą piłką. Bruno dobrze mi podał w sumie, ale też mógł to wykończyć, ale dzięki niemu mamy bramkę już debiutancką w 13 minucie dla reprezentacji Portugalii. Mógł oczywiście Bruno to kończyć sam, ale pokazał właśnie tą swoją stronę, z której dobrze go znamy, czy oczywiście tego asystenta. Irlandia przy piłce. Przejęcie piłki. A nie udało się tutaj podać do Bruno. Knight. Curtis. Wrzutka, zablokowana piłka. Strzała to nie jest bramka, będzie rożny za to. Bernardo, czy prawda nas podać? Podaję do Bruno. Bruno do. Już zapomniałem, kto tu w ogóle gra, ten skrzydle. Strzał, aż zablokowany. Pamiętam, że Gonzalo już grał na jednym skrzydle, a na drugim już zapomniałem. Ale próbowałem, może nie próbowałem, próbowałem trochę wrócić. Podanie nie udało się do Bernardo. Pewnie Żota, tak, Żota pewnie gra na tej drugiej stronie. Tak w sumie teraz sobie pomyślałem, że no, musi być Żota, bo pamiętam właśnie, że Żota gdzieś w tym meczu miał grać. No to musi grać na tym skrzydle. Aj, strata piłki. Myślałem, że uda się troszkę uciec na tym skrzydle. Irlandia strzała, zablokowana piłka, będzie rożny. A nie, nie wiem, myślałem, że będzie rzut rożny. Ale widocznie to oni dotykali ostatnio piłkę. Bruno podaje do nas, podamy tutaj do Bernardo i oby Bernardo biegł naprzód, a pewnie właśnie on będzie stawał. Podaje do Żoty i Żota to musi wykończyć. Nie, podaje jeszcze do Bruno, więc pięknie rozegrana akcja. No i w sumie, jak będzie bramka, to może Bruno, znaczy Bruno, Bernardo się tak zatrzymywać. Myślałem, że będzie na przymus szukał nas, ale jednak nie tym razem. I dobrze, w sumie, bo właśnie nie chcę, żeby tam każda akcja musiała się kończyć na mnie. Connolly. Nie wiem, czy nie był spalony, nie, bo jednak Irlandia. Oj, tutaj mają za darmo piłkę troszkę, można to powiedzieć, bo pomimo, że robili tam akcję, to nam piłka się odbiła z naszych zawodników i niestety mają bramkę kontaktową w tym meczu towarzyskim. I to jest koniec pierwszej połowy. Więc prowadzimy 2 do 1 i będziemy zaczynać teraz drugą połowę. I zaczynamy. Jeszcze jakieś zmiany mamy.
Geth wszedł za Jota. Jeszcze strzał, choć to już był właśnie taki strzał, żeby jeszcze przynajmniej oddać ten strzał, a nie był taki, że myślałem, że strzela bramkę. I teraz rzut rożny, szansa może na bramkę kolejną. To było na nas podawane, ale teraz strzał Bruno. Dostał piłkę i Bruno strzela drugą bramkę w tym spotkaniu. Jeszcze składa do tego asystę, więc zdecydowanie najlepszy zawodnik tego spotkania. Bernardo do środka. Teraz do nas podał Guedes chyba, bo on tutaj, przedtem był Jota tutaj, a oni się zmienili. Bruno, nie, to nie był Bruno, bo nie wiem w sumie kto to podał. Tu jest Bruno. Bernardo. Bruno. Bernardo znowu. Strzał po tym pierwszym, po dobrym podaniu właśnie Bernardo. Pomyślałem, że muszę to spróbować strzelić. Nie ma bramki, ale jest kolejny, będzie teraz kolejny rzut rożny. Bruno widziałem, że strzelił. Trochę dziwne. Nie wiem, kto za niego tam. Ale tutaj weszliśmy dobrze. Koszta jakiś wchodzi, za niego nie każe. Dobrze tutaj weszliśmy. Bramkarz nie wiem, czemu nie łapał tej piłki. Wyjąłem on w sumie. To ciekawe, bo właśnie. I się odbił od niego ostatnio. On już myślał, że złapie sobie do koszyczka tą piłkę łatwo. A ja mu tam jeszcze głową wszedłem i mu przeszkodziłem. Teraz będzie wykop od bramki. Gedesz, ładnie teraz to zrobił. Strzał z pierwszej piłki. Będzie kolejny rożny. Schodzi Bernardo, będzie wchodził. Tam się wydaje, że to jest. Jak on się nazywa? On gra w PSG. A w sumie w Porto już chyba teraz wrócił. Danilo Pereira chyba, tak? Tam się wydaje, że to jest Danilo Pereira. Tak, to jest Pereira. Strzał ładny bardzo i to jest bramka. Gonzalves, czyżby to był? Nie, to jest Guedes. Gonzalo Guedes z bramką wchodzi z ławki i strzela bramkę. No, mecz naprawdę świetnie, a to w sumie można było się spodziewać, bo Portugalia overallowo to jest naprawdę świetna drużyna, to tutaj zauważyłem. Szkoda, że nie ma tego Ronaldo oczywiście, tego prawdziwego Cristiano Ronaldo, można tak powiedzieć. Tak dawniej się, znaczy mnie teraz się mówi Ronaldo, niektórzy mówią właśnie, jak chcą powiedzieć o tym Nazario, to właśnie ten prawdziwy Ronaldo, bo ten pierwszy, jakby, to tak samo tu możemy mówić, że o tym Cristiano Ronaldo, też prawdziwy Cristiano Ronaldo, aby był ten pierwszy. Teraz będzie pewnie wrzutka. Tak, ale no, pewnie Lopez piąstkował, bo mógł mieć to zagrożenie. Dalot jeszcze schodzi. Kolejne zmiany. I tę piłkę chyba sobie przejmiemy, tak. I szansa, no ale nie mamy jakoś mega właśnie tej prędkości, żeby uciec z tą piłką. Gedesz. Koszta. Gedesz. Koszta. Troszkę szkoda, uciekam, tam Koszta mógłby mi padać, by nie uciekał. Koszta. Strzał. I to musi być, tak, wykończenie. Gedesz 5 do 1. Niszczymy Portugalię i Irlandię w tym meczu. Wiadomo, że ten mecz towarzyski, ale i tak to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jeszcze 10 minut zostało tego spotkania. Koszta. Daniel Pereira i niestety ta piłka. Nie wiem, że nie dotarło do niego, ale chyba od razu stracił. Jeszcze teraz Irlandia w ataku. I jest dokończenie tej akcji, jest 5 do 2. 7 bramek aż w tym meczu. Myślę, że to już jest ostatnia, no ale jeszcze nie wiadomo. Pereira. Winagre jeszcze Ruben wchodzi za Guerreiro.
Jeszcze strzał, czemu nie? Groźnie dość strzał i będzie rożny. Strzał z pierwszej piłki, nie dałem rady jednak zmieścić bramce. Kolejna niedobra interwencja tego bramkarza. No, bramkarz Irlandii nie zły, no broni co może praktycznie. I tam jest karny, tak, to musiał być karny. Zostaliśmy popchnięci i będzie rzut karny, i to my dostajemy szansę, bo nie ma Bruno, myślę, dlatego. I jest wykorzystana jedenastka. My zostaliśmy sfaulowani, my wykonaliśmy ten rzut karny. I teraz już na pewno to jest ostatnia bramka w tym spotkaniu. 6 do 2 zwycięstwo. W naszym debiucie dwie nasze bramki, jedna z karnego, jedna po asyście, oczywiście Bruno. I koniec tego spotkania. 6 do 2. Zwycięstwo, 3 dublety i ja dwie bramki, i Getesz, i oczywiście Bruno jeszcze. No Bruno dorzucił asystę na pewno, ja nie miałem żadnej asysty, a nie wiem jak Getesz, chyba też nie. Więc dla mnie Bruno zawodnikiem meczu. Będzie jeszcze oczywiście drugie spotkanie reprezentacyjne. Choć nie wiadomo czy zagram, zobaczymy. Znaczy, w sumie dzisiaj na pewno będziemy oczywiście grać, tylko zobaczymy, czy dostaniemy szansę też gry w tym meczu z Chinami. Też sobie zagramy. Dobra, no pewnie zagramy, ale inny troszkę skład. Dobra, tak jak mówiłem, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!